jemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. I wracamy do Państwa po przerwie. Mamy nadzieję, że już kawka, herbatka zrobione, zaparzone. I co? Pokażemy Państwu może coś pysznego do jedzenia. Tak. Jakiś fajny przepis. Dokładnie. Do tej kawki, do tej herbatki to tak idealnie, żeby coś jednak przegryźć, coś przekąsić. Tak. No ale do kogo lepiej po taki przepis, jak do pań z kół gospodyń wiejskich właśnie na naszej ukochanej Lubelszczyźnie? Jak coś domowego, to tylko panie z kół gospodyń wiejskich. I to będzie koło gospodyń wiejskich, super gospodynie w Ostrówkach. W super gospodynie to brzmi jak super pomysł na super przepis, na jakieś super danie, więc na pewno takim daniem super jest fusia z kurką. A ty wiesz, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest fusia z kurką, ale nie mogę się doczekać dokładnie, żeby zobaczyć. No to szanowne panie, zaskoczcie nas czymś. Jesteśmy kołem gospodyń w Ostrówkach. Koło założone zostało w 1959 roku, także ma już 65 lat. Zajmujemy się głównie kulinarią, gotujemy z jakichś tam przepisów naszych babć, czy z książek kucharskich też korzystamy. Wygrałyśmy w miejscowości Porosiuki Kobieta Przedsiębiorcza. Brałyśmy udział też w Bitwie Regionów, zajęłyśmy pierwsze miejsce. Robimy różne pikniki, na przykład dla społeczności tutaj lokalnej, dla mieszkańców. Przygotowałyśmy dzisiaj fusię z kurką, z sosem kurkowym. Wygrałyśmy w Bitwie Regionów tym daniem. Przede wszystkim najważniejszy składnik to są ziemniaki, mąka pszenna, cebulka, olej, sól i pieprz oraz do sosu przygotowania kurki. Rozpoczynamy przygotowywanie dania od ubierania ziemniaków. Najlepiej, żeby były to ziemniaki żółte, gdyż one mają dużo skrobi ziemniaczanej. Obrane ziemniaki wstawiamy do osolonej wody i gotujemy około 30 minut. W momencie, kiedy gotują się ziemniaki, przygotujemy sos kurkowy. Do sosu potrzebujemy kurki, czyli najważniejszy składnik sosu, cebulkę, którą podsmażamy razem z kurkami i śmietana. Kroimy kurki. Kurki kroimy według uznania. U nas zazwyczaj są krojone tak, żeby było widać, że to jest kurka. Mniejsze kurki mogą pozostać w całości, a większe pokroić. Do sosu również potrzebujemy pokrojonej cebulki w drobną kosteczkę. Zaczynamy od rozgrzania patelni. Wlewamy na patelnię olej. Gdy cebulka się delikatnie zeszkli, dodajemy kurki. Mieszamy kurki z cebulką około 5-6 minut. Gdy kurki się podsmażą, przyprawiamy pieprzem i solą. Na koniec, gdy już się podsmażą kurki z cebulką, dodajemy słodką śmietankę. Sos kurkowy jest już gotowy. Dla koloru i dla smaku dodałyśmy jeszcze natki pietruszki. A teraz przystępujemy do przygotowania fusi. Ziemniaczki mamy już ugotowane, odcedzone. Dodajemy do nich wcześniej podsmażoną cebulkę. Dodajemy około 2 kopiastych łyżek mąki. I zaczynamy ugniatać. Niewielką łyżkę, najlepiej taką do lodów. To taka porcja. Będziemy formować kotleciki w kształcie kotletów mielonych. Do ostatniego etapu
podsmażamy naszą fusię na rozgrzanym tłuszczu. Nasza fusia, nasze placuszki ziemniaczane są już usmażone. Wykładamy je na talerzyk i polewamy sosem kurkowym. Fusia z sosem kurkowym jest już gotowa i życzymy smacznego. To są jednak faktycznie super gospodynie w tych ostrówkach. Ja taką fusię to bym tak schrupał od tak, nie? Kurki lubię, ja cebula też. Lubię, śmietana lubię, ziemniaki lubię, wszystko lubię, jeszcze usmażone. Pytanie, tylko... czego Mateusz do jedzenia nie lubi, to może będzie nie, o, nie lubię na przykład suszonych pomidorów. No nie. No serio, nie lubię suszonych pomidorów. No ale no cóż, no, nie każdy musi lubić. Szanowni Państwo, było o jedzonku, zobaczmy, o czym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Sam, ale nie samotny, czyli jak być szczęśliwym i aktywnym singlem. Nadciśnienie. Skąd się bierze i jak sobie z nim radzić? Potęga opowieści. Od dawnej kroniki do nowoczesnego muzeum. Drodzy Państwo, takie tematy jeszcze przed nami, ale przed nami temat dosyć kontrowersyjny, można powiedzieć. Będziemy rozmawiać o praktykach, które mają miejsce no, od jakiegoś czasu, można powiedzieć od niedawna, w zasadzie od kampanii wyborczej. Porozmawiamy sobie o wolności mediów i o prawach mediów, prawda? Tak jest. Opowiadać nam o tym będzie człowiek, którego na pewno dobrze Państwo znacie, Adrian Bolecki, dziennikarz telewizji Republika. Cześć Adrian. Dzień dobry Państwu. Adrian, no to na początku powiedz ogólnie, jak wygląda Twoja praca, no bo Ty zajmujesz się oczywiście głównie tematami politycznymi. Są to trudne tematy często niewygodne. Jak ta Twoja praca wygląda? To jest, tak jak mówisz, niewygodna praca, ale ostatnio chyba tak przylgnęła do mnie łatka reportera z piekła rodem, a to za sprawą słynnej pani podsekretarz stanu, bo chyba takie teraz ma stanowisko. Wcześniej pełniła rolę asystentki w trakcie kampanii naszego premiera, jaśnie nam panującego, więc teraz takie mam wrażenie, że od 7 czerwca jestem Boreckim z piekła rodem. Taki jest już z ciebie człowiek, że już z piekła? O, jest już bardzo, już powinienem tam chyba dawno siedzieć, a to za sprawą 7 dnia czerwca. No, wtedy tak się nie spodobało pytanie premierowi Donaldowi Tuskowi. Tak chyba dostał fuchi, że pani właśnie podsekretarz stanu Rudzińska stwierdziła, że będę siedział za to w piekle. A co spytałem? Spytałem o doniesienia medialne, które były, czy to w Onecie, czy w innych mediach. Tak naprawdę w całym środowisku medialnym pojawiały się. I spytałem, czy to prawda. I to jest według KPRM-u coś, co jest zagrożeniem dla chyba bezpieczeństwa premiera, ponieważ tutaj przyniosłem ze sobą dzisiaj dwa dokumenty. Interpelację, którą złożył, o, chyba tutaj tak mogę pokazać, którą złożył poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek, który wskazuje, ponieważ tutaj... Oczywiście nagłośniliśmy tę sprawę niewpuszczania nas na konferencje prasowe premiera Donalda Tuska. No i poseł stwierdził wprost, no to co jest to oczywiste, to jest po pierwsze złamanie prawa i prasowego i całej konstytucji, że takie działania KPRM, czyli niewpuszczanie nas na konferencje prasowe, przypominają czasu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie cenzurowano dziennikarzy i ograniczano wolność słowa. No i rzeczywiście tak jest, bo to jest 3 razy z rzędu nie zostaliśmy wpuszczeni na te konferencje premiera Donalda Tuska, nie tylko ja, także nasz reporter Łukasz Żmuda, więc tutaj się uparli na Republikę. I jakie Republikę. Jest tłumaczenie tego? No właśnie, to jest najciekawsze. Poseł Płaczek dostał odpowiedź tutaj przez KPRM.
i widzimy właśnie ten dokument teraz. To jest ta interpelacja, tak? Interpelacja, a teraz odpowiedź KPRM-u podległego premierowi Tuskowi. No i tutaj jest stwierdzone, że pracownicy CIR-u, czyli takiej jednostki w KPRM-ie, nie wpuszczają nas, bo ich obowiązkiem jest również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas wydarzeń medialnych. Dlatego w przypadku łamania zasad zachowania, także etycznych, czy też bezpieczeństwa przez jakiekolwiek medium, zastrzegamy sobie prawo odmowy akredytacji. To Adrian, co ty niebezpiecznego robisz i czy te pytania są niebezpieczne albo... Taki groźny trochę, tak, siedzi tutaj na kanapie. No, naprawdę, to jest... Myślę, że absolutna zbrodnia, pytanie, czy to prawda, bo tak zadałem wtedy pytanie 7 czerwca, że to jest absolutnie zagrożenie bezpieczeństwa premiera. No, może by to się tyczyć bezpieczeństwa premiera ze względu na to, że no, takie kompromitacje, które teraz się odbywają, no to nie ma co się oszukiwać, ludzie są załamani. Ty od momentu zadania tego trudnego pytania na konferencję premiera już nie zostałeś wpuszczony. Nie, i to jest najbardziej śmieszne, że to nie jest tak, że my przychodziliśmy sobie na konferencję i zadawaliśmy pytania jak wszystkie inne pozostałe media. Nie, oczywiście wspomniana już wcześniej pani minister Rucińska, bo chyba tak ją trzeba należy nazywać, nie pozwalała nam zadawać pytanie premierowi. Tym razem dwa razy się udało, raz krzyknąć w eterze i raz premier odpowiedział, a raz po prostu się ustawić, bo zorganizowali błąd, popełnili, że w plenerze zorganizowali konferencję, a nie tylko sobie pani minister wybierała te media i te pytania, które jej odpowiadają. No, właśnie ja chciałam tutaj jeszcze naszym widzom wyjaśnić, jak to zazwyczaj wygląda na takich konferencjach, że ustawiany jest mikrofon dla dziennikarzy, dziennikarze się ustawiają, to tak zazwyczaj wyglądało i każdy mógł zadać pytanie. No tak, za poprzedniej też kadencji właśnie wyglądało, że był po prostu mikrofon ustawiony, kolejka i kto się ustawił w kolejce, ten zadawał pytania, jeszcze niektórzy nasi koledzy, pracownicy z Wiertniczej ustawiali się, kilka osób z kilku redakcji, to było tak, redakcja ta, redakcja ta, redakcja ta, więc mogli 5 pytań zadać premierowi poprzedniemu. Teraz to wygląda tak, że minister Rucińska sobie stoi, ten. Wybiera. I to jest zazwyczaj TVN nielegalna, TVP, no i czasami Polsat, a Republiki to w ogóle nie dostrzega. No nie ma co się dziwić, bo tylko my potrafimy zadać trudne pytania, no przecież po paliwo po 5.19 to słynne, przecież gdzie się ośmieszył premier, że to nagle nie on odpowiada, mimo że przecież gwarantował, no to przecież to my zadaliśmy te pytania. Nikt inny się nie odważy premierowi zadać trudnego pytania, bo się po prostu boją. I teraz co się dzieje? Teraz próbują po raz kolejny zastraszyć całe środowisko medialne, stworzyć taką cenzurę po prostu, że zadasz niewygodne pytania, nie będziesz wpuszczany na kolejną konferencję prasową. I to się dzieje niestety. I będą podejmowane, już podejmujemy kroki prawne, cała nasza stacja, bo na to nie może być zgody, bo to jest absolutnie cenzura. No właśnie, czy są jakieś widoki na to, że jednak na przykład na kolejną konferencję pana premiera zostaniesz wpuszczony? Wątpię. To musi po prostu być decyzja sądu, tak jak w przypadku Ministerstwa Kultury, kiedy było korzystne orzeczenie, tak naprawdę jedyne możliwe orzeczenie sądu, że złamano prawo, tak, należy nas wpuszczać na te konferencje, no to tutaj Ministerstwo Kultury stwierdziło tak, że będzie nas wpuszczać. No, czekamy na rozstrzygnięcie sądowe, bo chyba tak to się inaczej nie rozwiąże. Innego rozwiązania być nie może, jak po prostu na korzyść naszą, że będzie premier nas musiał wpuszczać na tę konferencję. Jeszcze jak wspomnę o te 3 przypadki, w moim przypadku 2 razy nie zostałem wpuszczony na tę konferencję. To była bardzo śmieszna sytuacja. Oczywiście ja pytam, na jakiej podstawie prawnej my jesteśmy wpuszczani. Oczywiście nikt nie potrafi odpowiedzieć, bo to jest tylko wymówka. Przecież chodzi tylko o ucieczkę przed niewygodnymi pytaniami. I tak raz była sytuacja, że no, nie jesteśmy wpisani na listę, taką, którą trzeba się akredytować i pracownicy SOP-u, Służby Ochrony Państwa otrzymują po liście wpuszczają te osoby, tych dziennikarzy na konferencję. Był pan z Wyborczej, też nie wpisany na tę konferencję, bo coś tam system nie zadziałał, bo oczywiście teraz te systemy, tak zwany press room, to średnio działa, krótko mówiąc, jak cały rząd. I tutaj widzimy tak samo, że pracownik wyborczy jest wpuszczany nagle, mimo że nie jest na liście, pan to po jakichś interwencjach przychodzi wicedyrektor, to się okazało, ja się pytam, no halo, przecież ten pan też nie był na liście, a wcześniej pracownik SOP-u, funkcjonariusz powiedział nam, że osoby, które nie są na liście, nie będą wpuszczane. No, to właśnie, bo widzimy, jak chciałeś wejść. To dosłownie, tak? Dosłownie te sytuacje, to się dwukrotnie wydarzyło, że i nas nie było na liście i na przykład kogoś, ale pracownik wyborczy już był wpuszczany. My oczywiście, nie, no, wyborczy, pracownik wyborczy, nie oszukujmy się, nie zada trudności.
trudnego pytania Donaldowi Tuskowi. No i tutaj oczywiście była próba też w ogóle okłamania, więc też się zastanawiam, czy nie złożymy pozwu w sprawie okłamania przez urzędnika państwowego, bo tutaj fałszywe zeznania tak naprawdę były. On powiedział, próbował mnie okłamać, że tak, ten pan był na tej liście. No otóż nie było, bo tutaj funkcjonariusze SOP-u też pokazywali, była widoczna na wierzchu ta lista i nie było tego pana na liście, więc też były próby okłamywania nas, byleby tylko się wybielić. No i to jest absolutnie coś, co nie powinno mieć miejsca. To jest absolutnie złamanie wolności słowa, wolności prasy, tylko to nie jest w stosunku do nas. To, że nas nie wpuszczają, to nie jest, że zrobią na złość nam, mi, czy innemu reporterowi Republiki. To po prostu w ten sposób obrażają miliony naszych widzów, bo to tylko o to chodzi. I zamykają wam usta. Ja chciałabym wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo powiedziałeś, że za poprzedniej władzy właśnie rozmawialiśmy o tym, jak wyglądały te konferencje, że wszyscy dziennikarze mogli zadawać pytania i poprzedniej władzy zarzucano różne metody, pojawiały się słowa reżim i tak dalej, a teraz mamy u władzy ludzi, którzy na sztandarach nieśli słowa demokracja. I co z tej demokracji zostało, skoro nie wpuszczani są dziennikarze telewizji o tak ogromnej oglądalności i ludzie, nasi widzowie też chcą zobaczyć konferencje, chcą usłyszeć pytanie, które nasi dziennikarze chcą zadać. Jak to jest? Z czego to wynika, że tutaj zarzucamy innym? Natalio, powiedz mi, w którym europejskim czy demokratycznym, normalnym państwie jest sytuacja, że premier sobie nie wpuszcza jakiegoś medium, bo go nie lubi? No nie ma. No właśnie, jaką wizytówkę nam to wystawia na arenie międzynarodowej? Tak może być na Białorusi czy w Rosji zbrodniczego Putina. Więc to są tego typu standardy. To są absolutnie wschodnie standardy, których nie powinno być. No i tutaj to, co ja podkreślam cały czas, to nie chodzi o nas, to nie chodzi o mnie, że pójdę siedzieć do piekła. Tylko tu chodzi o to, że to jest lekceważenie naszych widzów. To jest ta pogarda, która cały czas jest, była i niestety na to się zapowiada, że będzie. Że ci, co są z nami, to okej, jesteś przeciwko nam, to absolutnie trzeba cię wgnieść w ziemię, schować, zaszufladkować i do widzenia. Szanowni Państwo, niebezpieczny Adrian Borecki był naszym gościem. Adrianie, nie, bo to mnie zastanawia, jak ja stwarzam zagrożenie dla bezpieczeństwa premiera, no to... Nie każdy sobie... Wyglądasz groźnie, wiesz, wysoki jesteś, wysoki jest, może dlatego, może o to chodzi, Adrian. Albo masz spojrzenie jakieś. Takie spojrzenie tak, trudne, ciężkie, wiesz... Piekielne. Przeszywające. Właśnie, musisz nad tym popracować, słuchaj. Zdecydowanie. To już życzymy. Ale jeszcze muszę wspomnieć, żeby nie było tak smutno, bo tak zaczęliście od igrzysk, a Republika też szykuje niespodziankę. Będziemy trochę w Paryżu, będziemy relacjonować te sobotnie szanse nasze medalowe. No i to jest piękna informacja, no bo Polaków pozytywnie zakończyć. Dokładnie tak. Co się tak Adrian, życzymy, żeby wszystko było w porządku. Życzymy, żeby cię wpuścili w końcu na konferencję pana premiera. Dziękujemy serdecznie. Odwagi. Tak. Dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu. Adrian już poruszył temat igrzysk. Na igrzyskach wczoraj złoto i brąz. O tym rozmawialiśmy. O tym mówiła już też Olimpia Tryzna, która jest tam gdzieś na ściance wspinaczkowej. Ciekawe, czy ona się teraz już wspina, może się wspięła? No zobaczymy. Czy podejmie się wyzwania. Jeszcze nie tym razem. Pamiętajmy, że zdobyliśmy złoto i zdobyliśmy brąz. Ale a propos zadawania pytań, niebezpiecznych zadawania pytań, Aleksandra Mirosław tuż po zdobyciu złotego medalu odebrania, jak się czujesz, zadali jej pytanie, a Ola mówi, no czuję niedosyt, to jest porażka tych igrzysk, bo pobiłam swój rekord, tak, 6:06, wbiegłam na ścianę, ale ja chciałam 6:02. Więc ciągle ci złoci, nasze złotka mają na widowiska będą coraz piękniejsze i cudowniejsze. Ja tylko powiem, że jeżeli by na przykład poprowadzić prostą linię z morskiego oka na rysy, to Aleksandra Mirosław przebiegłaby to w 7,5 minuty, a zwyczajnemu zjadaczowi chleba zajmuje to kilka godzin, kilkanaście godzin, żeby wejść na szczyt rysów. I o niebezpieczeństwie chciałam jeszcze powiedzieć, bo nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę, że Aleksandra Mirosław, oprócz tego, że była panią od WF-u, wychowawczynią, która swoich uczniów przede wszystkim uczyła tego, żeby się nigdy nie poddawać, to jest piękna i cudowna idea, to wstąpiła do wojska. Jest w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym. Jest to bardzo elitarna jednostka.
gdzie tylko jest 200 osób. Aleksandra Mirosław najprawdopodobniej po skończeniu kariery sportowej, która jest myślę, że jeszcze dużo przed nami, bo Ola ma wielkie ambicje i aspiracje do tego, żeby być niepokonana. Na razie jest niepokonana, więc będzie walczyła sama ze sobą, ale chciałaby zostać w wojsku. Jak pogodzić karierę sportową z wojskiem? Jest to do zrobienia, jak widać. Ola opowiadała mi, że poza domem i w ogóle na obozach spędza w ciągu roku 300 dni, więc jest to ogromne poświęcenie w domu, ogromne poświęcenie prywatne i zawodowe. Aleksandra Mirosław ma męża, który jest jej trenerem, również był sportowcem wspinaczki na czas, ale okazało się, że jego żona, mówiąc już wprost, nazwijmy rzeczy po imieniu, jest po prostu bardziej utalentowana, postanowił, że jej pomoże, w tym będzie ogromnie wspierać jako trener. Ale nie chciałabym się teraz tylko i wyłącznie skupiać na Oli Mirosław, bo mamy również cudowne zawodniczki, które są znane na całym świecie. Myślę, że niedługo będą deptały, już deptają Oli po piętach. To jest Natalia i Ola Kałuckie. Kto to jest? Myślę, że w kolejnym wyjściu wszystko wam wyjaśnię. No, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Ja myślę, że w Olimpia w końcu na tą ściankę wejdzie. No, trzymamy kciuki, Olimpia, kibicujemy ci bardzo mocno, chcemy to zobaczyć. Szanowni Państwo, dzisiaj, to już wspomniałem, mamy Dzień Kota, ale też mamy w naszym studiu gości, którzy są właśnie z kotem. Chociaż oni nie o kotach będą rozmawiać, to też o kota zapytamy. Natomiast będą rozmawiać głównie o tym, co mogą robić single. Aktywni single. Aktywni single, tak jest. Mariusz Rup i Agnieszka Dziewulska, grupa Aktywni Single Warszawa. Cześć, dzień dobry. Zapytam najpierw o tego kota. Czy to rozumiem, że przyszliście z kotem, bo dzisiaj jest Dzień Kota i chcecie świętować? Lubicie koty? Ja nawet nie wiedziałem, powiem szczerze, że jest Dzień Kota. Tak, jest dzisiaj Dzień Kota. To jakiś smaczek się należy. My mamy codziennie, można powiedzieć, Dzień Kota, także bo nasz kotlet jest kotem takim wychodzącym, mocno domagającym się spacerów, także trzeba z nim wychodzić po prostu cały czas. Czy ja dobrze usłyszałam, że ma na imię Kotlet? Tak, Kotlecie. Tak, ma też swoją stronę na Facebooku, Kotlecik Podróżnik, także można zobaczyć. To jest kot, który po prostu podróżuje z nami, my dosyć dużo się przemieszczamy, podróżujemy i z singlami, i też prywatnie, w związku z czym Kotlecik jeździ z nami. Oczywiście. Telewizja Republika zaliczona. Dzisiaj nie mogłoby zabraknąć. Tak, kolejna pineska i tam tak, można się na Instagramie czy gdzieś byłam otaczyć. Kochani, co można robić w Warszawie, jeżeli się jest singlem? Bo rozumiem, że wy jakby podrzucacie jakieś pomysły, tak? I co właśnie proponujecie singlom? Pytanie do was, czy ile mamy czasu na to, dlatego że... No to zacznijmy od takich, rzeczy, które na przykład ostatnio robiliście. Ostatnio to na przykład speedfriending w Komorze Normoborycznej. Speedfriending? Tak, czyli jak to wygląda? To może Aga opowie. Speedfriending to jest coś taka pochodna do speed datingu. Speed dating raczej każdy kojarzy, co to jest, czyli szybkie randki tak zwane. Tak, no w filmie 40-letni prawiczek chyba każdy na przykład, widział ten film. Tak. Słynna scena. Ale tak jak wspomniałam, speed dating jest bardziej taki jakby znany. Randkowy. Tak, natomiast speedfriending to jest coś podobnego, tylko na zasadzie poznawania innych osób, także można poznać kobietę, można poznać mężczyznę do jakichś tak powiedzmy celów towarzyskich. Tak, dokładnie, bo jakby też nawiązuje to do naszego pomysłu na tę grupę, bo naszym jakby pomysłem, zamysłem grupy Aktywni Single Warszawa nie jest do końca to, że mamy za zadanie parować ludzi, czyli tych singli łączyć w pary, tylko raczej to, żeby łączyć właśnie, ludzi. Tak, łączyć ludzi, dokładnie, żeby aktywizować się singli, żeby dawać im możliwości wyjścia z domu, bo często spotykamy się właśnie z problemem takim, że znaczy nie my, nie jako grupa, tylko ludzie. Tak. Ludzie, którzy do nas przychodzą jakby, mówią, opowiadają o tym, kurczę, swoich perypetiach. Poszedłbym do kina, czy poszłabym, nie wiem, do teatru, czy na imprezę, czy gdziekolwiek indziej, ale tak samo i to tak głupio.
A to ja mam od razu pytanie, bo tutaj wasza nazwa wskazuje, że to tylko single i właśnie nie tak randkowa, ale tutaj wy to dementujecie, że również organizujecie nie. takie spotkania speed friending, czyli w poszukiwaniu nowych znajomości, nowych przyjaźni. Czy przychodzą do was na ten speed friending właśnie ludzie, którzy nawet są w związkach, ale powiedzmy ludzie też łączą się w pary i mają różne zainteresowania i ktoś szuka po prostu sobie znajomych? Raczej jednak single. Raczej nastawiamy jednak na nazwę. Okay. Tak. Głównie są to ludzie no, w wieku powiedzmy tam 35-55 lat, wiadomo, single z odzysku, z różnymi perypetiami życiowymi. Natomiast, tak jak Aga wspomniała, są to ludzie, którzy po prostu czasami no, są zbyt zapracowani, no, nie mają ci, też tacy powiedzmy znajomi, gdzieś bliżsi, no, już są poparowani, więc gdzieś tam mają swoje życie, czas spędzają wiadomo z jakimiś swoimi znajomymi, z dziećmi przeważnie, więc do nas przychodzą ludzie, którzy po prostu no, z racji właśnie czasami no, braku takiego czasu poświęconego dla znajomych, tracą tych znajomych i czy powiedzmy no, nie mają tak czasu, żeby no wiadomo, na co dzień się spotkać, więc szukają właśnie nowych znajomości. No i my to jakby im ułatwiamy, aktywizujemy, proponujemy różne formy spędzania czasu od takich, nazwijmy to, nie wiem, wyjazdów integracyjnych, czy takich speedfriendingów, zwykłych takich przejażdżek rowerowych, czy chociażby teraz właśnie będziemy w sobotę robić takie zajęcia na Zagrzu z supami, czy właśnie wyjazd integracyjny mamy w przyszłym tygodniu na przykład do Lichenia, także na Pojezierze Wielkopolskie, tam też bardzo fajne tereny, także dlatego pytałem o ten czas, dlatego że mówię, no przez 3,5 roku naszej powiedzmy sobie działalności grupy tych rzeczy naprawdę było. Widzimy zdjęcia. Całe mnóstwo. Że bardzo dobrze się bawicie. No, tak. No właśnie dużo tych aktywnych singli w Warszawie dołączają do was coraz to nowi ludzie. Tak. Właściwie na każdym takim spotkaniu naszym. O, kajaczki. Tak, właśnie na każdym wyjeździe staramy się organizować kajaki. Organizowaliśmy też takie wyjście. Wilanowie, nie każdy wie, że w Wilanowie można popływać kajakiem. Albo taką gondolą na albo przykład. Albo gondolą, także tak. Natomiast właśnie mniej więcej na spotkaniach właśnie jest mniej więcej połowa osób, które powiedzmy, że się już zna z jakichś innych wydarzeń, a druga część no to jest osoby, które przychodzą do nas po raz pierwszy. Także to fajne, że ludzie się właśnie przekonują, oglądając właśnie zdjęcia, które umieszczamy na naszych social mediach, czyli na Facebooku na przykład, czy na TikToku, właśnie po to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby przychodzili do nas, bo też się spotykamy z takim nastawieniem ludzi, którzy siedzą w domu i nie chcą wychodzić, boją się lub mają jakieś inne obawy, bo wydaje mi się, że na takie spotkania czy do takich grup przychodzą, nie wiem, same piękne kobiety, sami wspaniali mężczyźni, a oni z jakimiś swoimi kompleksami, czy tam, nie wiem, obawami co do swojej osoby, boją się to zrobić i takie zdjęcia pokazują, że na te spotkania przychodzą normalni ludzie. Normalni ludzie tacy właśnie z sąsiedztwa. A proszę powiedzieć, czy możecie się podzielić z nami jakąś historią, gdzie połączyła wasza grupa dwie osoby romantycznie, ale też czy stworzyła warunki do stworzenia właśnie przyjaźni, prawdziwej przyjaźni? Wiem, do czego zmierzasz. Okej, pochwalimy się może tym, że trzy tygodnie temu byliśmy na takim no weselu w zasadzie połączonym, znaczy ślub był połączony z chrzcinami. Miałam nadzieję, że opowiesz właśnie taką historię, ale nie chciałam sugerować. Tak, to pierwotnie miał być to pierwszy ślub w naszej grupie, natomiast okazało się, że w międzyczasie już powiedzmy dwie pary się sparowały, więc tak naprawdę jest to trzeci ślub i chyba drugie dziecko, przepraszam, pierwsze dziecko, ale już mamy, można powiedzieć, na koncie. Na koncie grupy, tak. Ale dziwnie to brzmi, grupowe dziecko. Grupa powiększyła się o trzy maluchy. Aktywni, jak widać, aktywni single, jednak też aktywnie szukają miłości, prawda? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim, natomiast tak jak Aga wspomniała, ja też to podkreślę, nasza grupa ma po prostu na cel jakby zaktywizować ludzi, żeby nie siedzieli w tak zwanych tych szakach, więc tutaj też od razu pozdrawiam
pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy do nas przychodzą albo piszą, że obserwuję was dwa lata, siedzę w krzakach i pora wyjść z tych krzaków, powiedzmy, tak to się mówi. No i to jest bardzo miłe wtedy. I to jest fajne. Znaczy fajne jest, jak ktoś po prostu przychodzi, a nie na zasadzie pisze, że obserwuje nas dwa lata. Także tutaj szczególnie pozdrawiam te osoby, żeby nie miały jakby tych obaw. Obaw, tak. Bo pozdrawiamy. I zachęcamy do wyjścia z krzaków. Tak, do wyjścia z krzaków w singli. Mariusz Rzub, Agnieszka Dziewulska i Kotlet. Aktywni single Warszawa. Serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Na pewno aktywna jest też mocno Paulina Moroza i ona jest w tym studiu takim, gdzie tam się robi te zabiegi na twarz, tak? Tak, i ty wiem, że nie możesz się doczekać, aż zobaczysz, jak to będzie wyglądać, bo to już tutaj, jak wcześniej po wejściu Pauliny mówi, nie no, to na razie to tam opowiedziała, ale potem, że zobaczymy, jak to tam na twarzy wygląda. Jestem bardzo ciekaw, to prawda. Zaspokoimy twoją ciekawość i zerknijmy do Pauliny, co tam się teraz będzie działo. Tak, tak. Już pokazujemy, Mateusz, nie tylko tobie, ale i wszystkim widzom, jak wygląda ten zabieg oksybrazji. Także jak teraz państwo mogą zobaczyć, Paulina zakłada rękawiczki, czyli jest bardzo tutaj ważne przygotowanie oczywiście i kosmetologa, i pacjentki. Pacjentce to teraz zakładamy? Zakładamy jednorazowy czapek. Poproszę o podniesienie głowy do góry. Tutaj przede wszystkim ważne jest zabezpieczenie włosów. Jak włosów, włosy mogą być po prostu mokre po zabiegu, ale uszu. Do góry poproszę głowę jeszcze raz. Dobra, połóż. Teraz musimy włożyć w uszy zatyczki. Takie jednorazowe zatyczki robimy sobie z wacika kosmetycznego po prostu. Musimy to uszy ochronić przed wianiem tego tlenu. Żeby nie dostać zapalenia ucha? Dokładnie tak. Dokładnie przed tym się chronimy. No, także pacjentka też jest przyjemniej dużo dla pacjenta, jak mu po prostu nie wieje po tych uszach. Dlatego musimy teraz tu zacisnąć dość mocno opaskę. No i co? To pokazujemy, Paulina, jak ten zabieg wygląda. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję, żeby dłużej to pokazać. Teraz tak króciutko, więc zaczynamy. Nie chcę współpracować, ale już sobie poradziłam. Dobra, ustawiam ciśnienie na troszeczkę większe niż tu maszyna mi podpowiada. Dobra, ciśnienie mamy ustawione. Wezmę sobie tylko wacik, żeby ta woda, ta sól fizjologiczna, która jest stosowana, sobie odbijała. I zabieg robimy na tej zasadzie. Widać, że właśnie taka woda się wydziela, tak? Tak, to jest właśnie, to są kropelki soli fizjologicznej rozproszone, rozbijające się o skórę i właśnie za pomocą tego i tego podciśnienia złuszczamy martwy naskórek. Ruchy muszą być poziome, dość szybkie. No i tutaj też mamy działanie właśnie nawilżające i dotleniające skórę przez to, że tlen pod ciśnieniem jest tą solą fizjologiczną, więc ten tlen jak najbardziej też pobudza nam mikrokrążenie i te komórki są bardziej dotlenione. Dobrze, to proszę państwa, my jeszcze mam nadzieję, że będziemy pokazywać państwu efekt końcowy. Teraz oddajemy głos do studia. Mateusz, jesteś usatysfakcjonowany tym zabiegiem? Dopiero mogę być usatysfakcjonowany w momencie, jak ja tam pójdę i sam się przekonam, jak to jest. No ale wygląda to całkiem spoko, tak? I odmładza skórę, tak? Na pewno odświeża. Nie wiem, czy tam odmładza, czy padło takie słowo, ale no wszystkie zabiegi, które mają na celu nawilżenie czy dostarczenie jakichś witaminek do naszej skóry, no to pomagają jej w tym młodym, świeżym wyglądzie. Znaczy, wyglądało to tak jakoś mało inwazyjnie. Czasami się boję jakichś, nie wiem, igieł czy czegoś takiego, nie? No bo jednak tutaj to faktycznie jakieś tam takie masowanie, tak jak były te takie masaże Kobido, tak? Czy coś tam rano, że trzeba było tą limfę gdzieś tam z twarzy ściągnąć czy coś, no to właśnie tak wygląda fajnie. Że faktycznie na spokojnie gdzieś tam ta twarz jest zregenerowana, że faktycznie to jest chyba tak, jak się wychodzi z jakiegoś masażu, że człowiek jak młody bóg, nie? No pani mówiła, że to jest do skóry wrażliwej, więc ja nigdy nie próbowałam tej oksybrazji, więc chyba też się wybiorę, bo mam taką bardzo, bardzo wrażliwą skórę, ale spróbujemy. Pani mówiła, że okej, to zobaczymy. Może sprawdzimy. Oksybrazji spróbuje też Piotr Kieraga. Na razie póki co go o to nie będziemy pytać, po prostu oddajemy mu głos i on przekaże państwu najświeższe informacje.
Dzień dobry, witam państwa. Nie wiem, czy mówiliście już o tym, ale na początek muszę wspomnieć o olimpiadzie w Paryżu, gdzie przeżyliśmy wczoraj najlepszy jak dotąd dzień. Złoty medal Aleksandry Mirosław, brązowy medal Aleksandry Kałuckiej we wspinaczce. Zwycięstwo polskich siatkarzy z USA w półfinale, a więc mamy pewny medal. Nie wiadomo tylko jaki, złoty czy srebrny. I zwycięstwo pięściarki w półfinale Julii Szeremety. 20-letnia dziewczyna sprawiła nam wczoraj wiele radości. To była świetna walka tak samo albo złoto, albo srebro. Poza tym mamy też awans do finału Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów. Także wczoraj to był najlepszy jak dotąd polski dzień. A teraz wracamy do twardej rzeczywistości. Ponad połowa Polaków badanych uważa, że premier Donald Tusk i jego rząd nie wywiązują się ze złożonych obietnic. Z sondażu pracowni United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że niezadowoleni są nie tylko zwolennicy opozycji, ale też co czwarty wyborca nowej większości, czyli uśmiechniętej Polski. Po wygranych wyborach będę pilnował osobiście, żeby nikomu do głowy nie przyszło podwyższanie wieku emerytalnego. Premier ewidentnie ma problem z upilnowaniem swoich współpracowników, bo pomysł podniesienia wieku emerytalnego jednak przyszedł do głowy minister funduszy i polityki regionalnej. To jest ostatni dzwonek. Działań całościowych, nie stawianie jakichś ład doraźnych, tylko całościowych. Mówię, że może się wydarzyć, że w przyszłości trzeba będzie podnieść wiek. Nie wykluczam tego, tak. A przecież były takie zapewnienia i gwarancje. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Wszyscy muszą pracować najwięcej jak się da. Ten wiek emerytalny jakoś trzeba będzie zmienić. To jest kwestia, to jest wielki znak zapytania i to jest ta rozmowa z Polakami, którą trzeba prowadzić. Pani minister ma za zadanie takie oswojenie społeczne i puszczenie tego typu informacji w okresie wakacyjnym, kiedy ludzie są mniej zajęci polityką. Jest taką próbą zobaczenia, co Polacy na ten temat powiedzą. Kiedyś już raz tłumaczono Polakom podwyższenie wieku emerytalnego. Przyjęliśmy ustawę, która przyjmuje podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne, z jakimi zagrożeniami wiąże się ewentualne nieprzyjęcie tych zmian. Dziś wraca podobna narracja, ale Polacy nie zgadzają się na pracę do śmierci. Wiek jest dobry. Ani nawet roku dalej, więcej. Czyli by pani się jednak nie była zachwycona, gdyby podwyższyli ten wiek? Nie, absolutnie. Podniesienie wieku emerytalnego zamknie drogę tym, którzy na przykład nie mają możliwości wykonywania zawodu i chcieliby sobie po prostu odpocząć. Większość i tak pracuje dłużej niż ustawa im na to pozwala. Rząd jednak mówi tak jak kiedyś, pieniędzy nie ma. Mam oczywiście pewne ograniczenia budżetowe, o nich również bardzo otwarcie rozmawiamy z naszymi partnerami w koalicji. A przecież wszystko miało być tak pięknie, wystarczyć miała tylko zmiana władzy. Wiecie, z czego można sfinansować ten program 100 konkretów 100 dni? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. Rząd Donalda Tuska dobrej reputacji nie ma, co potwierdzają sondaże. Większość Polaków negatywnie ocenia wywiązywanie się z obietnic złożonych przez Tuska w trakcie kampanii wyborczej, a przecież wiarygodność miała być kluczowa dla szefa PO. Prawda, przyzwoitość, wiarygodność. Jak ta wiarygodność wygląda? Gdzie jest kredyt 0% na pierwsze mieszkanie? Gdzie jest 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych? Gdzie jest zerowy VAT na transport publiczny? Nie ma. Nie ma też wielu innych konkretów. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy dla samozatrudnionego. Zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura. Zapłacona, tak. Nie słuchając, co ludzie mówią. No, dokładnie. Mają nas gdzieś. Mają nas totalnie gdzieś, tam chcą. Jeżeli się coś zawierało, tak zwaną umowę jakąś z kimś, no to trzeba dotrzymywać tej umowy. A przedwyborcza umowa była taka. Ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej. Ma
gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. Obliczenia, które otrzymujemy w rachunkach, pokazują co innego. Po prądzie i gazie podwyżki o kilkadziesiąt złotych za wodę. Nie możemy tutaj mówić o podwyżkach, tylko o swego rodzaju waloryzacji. Ta waloryzacja ma przecież tylko zachęcić do oszczędzania. Jednak jak wskazuje WP, podwyżki, które nam przychodzą, to dopiero początek, bo miliony Polaków zużywają ponad 3 metry sześcienne wody miesięcznie, a to jest limit, który rząd chce wyznaczyć Polakom. Zużyjesz więcej, zapłacisz horrendalnie więcej. Spokojnie. 3 metry na sześcienne na osobę to jest taki standard, którym każdy może w dosyć sposób komfortowy jakby funkcjonować. A przecież miało być taniej i lepiej w każdym polskim domu. Adrian Borecki, Republika. To wszystko na teraz. Zapraszam Państwa na kolejne serwisy. A teraz już oddaję głos Natalii, Mateusz. Dziękuję Wam. Dziękuję serdecznie, Piotrze, za tę garść najważniejszych informacji i przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, pana doktora Michała Mularczyka. Dobrze Państwo znacie, dietetyk, internista bezkalorii.pl. Dzień dobry panie doktorze. Witam serdecznie. Pan doktor nam przekaże garść informacji na temat nadciśnienia, czyli poruszymy kolejny problem. Mamy mało czasu, taką garsteczkę pewnie, no, ale to chyba taki, może najważniejsze. To nadciśnienie to chyba taki dosyć powszechny problem wśród Polaków, prawda? W dorosłej populacji jeszcze niedawno było 10 milionów, ale jak zmieniono kryteria rozpoznania nadciśnienia, już jest około 12, w związku z tym w krótkim czasie wzrosło 2 miliony prawie ilość nadciśnienia. To ale kiedy jest nadciśnienie? W sensie jakie są te wartości ciśnienia, że już mamy nadciśnienie? Kiedyś było, trzeba stwierdzić, 140 na 90 lub więcej, no i było ono, to już jest nadciśnienie, a od jakiegoś czasu niezbyt długiego jest powyżej 135 na 85 i już rozpoznajemy nadciśnienie. To się wiąże z tym, że jeżeli człowiek ma długo takie ciśnienie trochę podwyższone, to ma powikłanie nadciśnienia w postaci przerostu serca, w postaci zawału, udaru. No i jest trochę też rzeczywiście ciężkich powikłań i tam się naukowcy spierają, czy to ma być 140 na 90, czy 135 na 85, tak? No tak jest, no to niech się spierają, no taka ich rola. Natomiast naszą rolą tutaj jest mówić się, co się dzieje, że my na to nadciśnienie mamy, prawda? Bo to dużo osób, dużej ilości osób się wydaje, że skoro moja babcia brała leki moczopędne, a nadciśnienie, to pewnie jak będę pił więcej płynów, to nie będę miał nadciśnienia, prawda? No takie na logikę się wydaje. Jak to bym powiedział, jesteś w mylnym błędzie, że tak powiem, młody człowieku, bo właśnie nieodpowiednie nawodnienie generuje nadciśnienie. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo jeżeli my jesteśmy przyzwyczajeni do działania na pewnej ilości wody, znaczy woda, krew, no bez wody nie ma życia. Krew składa się w 90% z wody. W związku z tym, jeżeli na przykład mamy się schylić, tak? Jeżeli się schylamy i byśmy nie mieli dokładnej regulacji przepływu krwi przez mózg, to by się nam dokonał wylew krwi do mózgu. Jakby się nie dokonał, mieliśmy dużo szczęścia, wstajemy nagle, czyli o 2 metry się podnosimy razem z głową, bo byśmy się schylali, to byśmy zemdleli, no bo znowu by to ciśnienie nie urosło odpowiednio szybko i nie dostarczyło krwi do mózgu. W związku z tym nasz organizm musi bardzo precyzyjnie dozować to ciśnienie, prawda? Czyli jakbyś tak powiem rozszerzać i zawężać naczynia. Jeżeli mamy odpowiednią ilość wody, to ten mechanizm jest dość precyzyjnie działa. Jeżeli zwęzimy naczynie o tam 2 mm, to wzrośnie ciśnienie na przykład o 10 i możemy się dobrze bawić. Natomiast jeżeli jesteśmy nieodpowiednio za słabo nawodnieni, to te naczynia nie są wypełnione, tylko są ściśnięte. Jak organizm wie, że ma ścisnąć o 1-2 mm naczynie, żeby wzrosło trochę ciśnienie, no to on ściska, ale ciśnienie rośnie, bo jest mała ilość, mały obwód, rośnie bardzo dużo i zamiast do 150 rośnie na przykład do 200. I to się utrwala. No jak chodzi kulturysta, czy w ogóle sportowiec na trening, to po to, żeby mu te mięśnie urosły, prawda? No po to chodzę. Niestety tak samo jest z sercem. Jeżeli chodzimy na te treningi, właśnie mamy za bardzo, ściskamy te naczynia, to nasze tętnice składają się z mięśni. Serce to jest mięsień. Zaczynają przerastać. I zaczyna się robić te przerosty, czyli zaczyna się problem z ukrwieniem i zaczyna się rzeczywiście w tym momencie, zwiększa się sztywność naczyń i pochodzimy do pewnego momencie do tego, że jeszcze lat temu 5-6, zmieniając styl życia, mogliśmy obniżyć sobie ciśnienie bez leków, to w tym momencie naszego życia, jak żeśmy już się uparli, będziemy mało płynów pili na przykład, to już się nie da tego tak rozszerzyć i jesteśmy skazani do końca życia na leki. Jak do mnie przychodzą pacjenci właśnie tacy, powiedzmy, goli, weseli, w sensie, że bez rozpoznaczy, właśnie zaczyna się nadciśnienie, ja im na przykład zlecam echo serca i dno oka, bo w tym momencie ja widzę w tych badaniach,
czy to naciśnienie już czyni jakieś spustoszenia, czy nie. I często jest tak, że ponieważ naciśnienie generalnie nie daje za dużo objawów, no to człowiek nawet nie wie, że ma to nadciśnienie. Jak ktoś ma ból głowy z powodu naciśnienia, to jest błogosławiony, bo wie, że coś się dzieje, sięgnie pod aparat i rozpozna go wcześniej, a część osób niestety nie rozpoznaje. I to będzie widzę, na przykład, o pana naciśnienie już ma, pan ma już pewnie z 10 lat. Skąd pan wie? No bo ja miewałem, no bo widzę po tych badaniach. W związku z tym rokuje na to, że może damy panu leki, żeby teraz zmniejszyć ciśnienie, ale nie rokujemy na to, że je będziemy zmniejszyć, że dużo jest, że je zabierzemy w ogóle. Ale przychodzi na przykład, właśnie niedawno było paru pacjentów takich, no, dużych chłopców, z naciśnieniem dużym, po 160, 3-4 miesiące skutecznego pochudzania, oni są bez leków. No właśnie, chciałam zapytać o to, czy jest metoda i jakie są metody, żeby obniżyć to ciśnienie bez farmakologii. Znaczy w ogóle... Czyli mówi pan, że dieta i życie styl wody? Życia. Okay. Bo mamy jakby tak dwa rodzaje leczenia. Mamy nadciśnienie, leczenie farmakologiczne, tabletki i tak dalej. Super, no bo my lekarze nie możemy i tak dalej. No ale lepiej pacjentowi tych leków nie dawać, no bo wiadomo, że leki mają działanie uboczne. W związku z tym mamy drugi sposób leczenia. One są bardzo... powinny razem iść. Właśnie niefarmakologiczne, czyli zaprzestanie palenia papierosów, jeżeli ktoś pali. Dieta, która nas pochudzi skutecznie, już niezależnie jaka to będzie dieta, 1000-1200 kalorii, ja w kalorii w ogóle nie wierzę, ale ten, ale ma być dieta skuteczna, ale ma zmniejszyć sadło, a nie mięśnie, bo jak przychodzą mi pacjenci, którzy oceniają sobie na takie urządzenia, które oceniają stan odżywienia człowieka, czyli pokazuje ile tłuszczu i ile mięśni, no to się okazuje, że jak są na diecie kalorycznej, często im spadają mięśnie, a nie sadło niestety, w związku z tym tutaj trzeba to bardzo mocno kontrolować, czyli ma spać sadło. Mamy się wysypiać. Niewyspanie generuje rano podwyższenie stężenia kortyzolu. Za tym idą jeszcze inne hormony, które właśnie będą powodowały po pierwsze zwiększony apetyt niepotrzebnie, będziemy tyli, no to, a to znowu generuje nadciśnienie. Czyli jeżeli zaczniemy stosować higienę życia i pić odpowiednią ilość płynów, no przychodzą do mnie pacjenci powiedzmy tacy no, przeciętni, bez nadwagi albo z lekką, tylko spowodowanie, żeby się wziął za siebie trochę, obniża istotnie o 10-20 mm słupa rtęci to ciśnienie. W związku z tym po to mówię, żeby ludzie zrozumieli, że tabletki oczywiście są ważne, bo w tych cięższych stanach, czy dłużej trwających rzeczywiście, bez tych tabletków możemy sobie nie poradzić. Ale jeżeli zadbamy o siebie, to rzeczywiście szkoda kasy na te tabletki. No umówmy się, bo jak tak patrzę teraz, byłem w aptece, bo tam jakieś przeziębienie było w domu i widzę, starsza pani odchodzi i słyszę, jakie leki bierze. 200 zł na naciśnienie dla emeryta, to nie jest tak mało, razy 12 miesięcy, to jest już prawie 2,5 tysiąca złotych. Dużo, to jest dużo pieniędzy. A możemy to do tego nie dopuścić i zaoszczędzić tą kasę i wydać je chociażby na smaczne jedzenie. Zdrowe, zdrowe, żeby właśnie o to ciśnienie swoje dbać. Proszę powiedzieć, czy to nadciśnienie jest zależne tylko od naszej diety, od stresu, od tych czynników, o których pan powiedział, no czy niestety też my możemy być jakoś troszeczkę mieć takie genetyczne uwarunkowania? I mamy w ogóle nadciśnienie pierwotne, takie właśnie... o którym mówimy, że od wielu czynników część to jest predyspozycje genetyczne, ale to są predyspozycje raczej. I my, jeżeli będziemy wierzyli tylko w genetykę, no to no dobrze, moja babcia, ciocia miała naciśnienie, to ja też będę miał i pewnie tak się stanie. Ale możemy też poczytać o epigenetyce i to jest taka nauka, która mówi, że genetyka jedną rzecz to jest jakby... pokazuje, co możemy mieć i to daje nam mądrość, żeby co robić, żeby tego nie mieć, prawda? I zachowujmy się inaczej, żeby właśnie tego nie mieć. I o tym mówiła się epigenetyka. My, zachowując się poprawnie, mamy szansę na to, że to naciśnienie, mimo że wszyscy mieli w rodzinie, wystąpi u nas bardzo późno albo nie wystąpi. I tutaj to, co pan powiedział, panie redaktorze, właśnie akurat dieta to jest nadwaga, otyłość, to jest jakby odpowiedzialna w 70% za wystąpienie tego naciśnienia lub nie. Mamy takie w tych czynnikach predyspozycyjnych, to tutaj pani, że tak powiem, jest lepsza od nas, bo kobiety mają mniejszą szansę na wytworzenie naciśnienia, my dużo większą. Bo my wam podnosimy ciśnienie po prostu. Tego nie chciałem mówić. Ale tego nie... ja czytam pana myśl, jak powiedziałam to za pana, więc wyszło to ode mnie. Bardzo dziękuję, ale coś w tym jest. Coś w tym jest. Ale generalnie jest w ten sposób rzeczywiście, że no my jesteśmy akurat pod tym względem uprzedzeni. Macie trochę dłużej, że tak powiem, i macie te estrogeny więcej, w związku z tym one was chronią rzeczywiście. I super, bo rzeczywiście dłużej możecie nam pomagać. Jak już zalegniemy chorzy, no to wiadomo, kto się musi zająć. Tak, więcej jest pielęgniarek jednak niż kobiet, niż mężczyzn, w związku z tym rzeczywiście ta pielęgnacja i wam to lepiej
lepiej wychodzi, no umówmy się, no przecież, no, no, no nie, 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 tu nie mamy szans. W związku z tym, dbając o to, że to mówię, to 70% to jest to nadciśnienie i 20, no 10% genetyka i 20% to jest cała reszta, właśnie papierochy, nie wysypianie się. To jest bardzo ważne, na przykład, żebym wam do was tutaj dzisiaj dojechał, to musiałem stać koło 5, wy pewnie też, tak? Ja to robię raz w tygodniu, wy częściej. W związku z tym, jeżeli chcecie żyć, że tak powiem, w miarę zdrowo, no to spać się trzeba położyć koło 9-10. Mhm. Dlatego, że ten sen przed 12 jest dużo bardziej wartościowy niż sen po 12, czyli 8 godzin zaczynamy o 9-10 i kończymy o tej 4-5, będzie dużo bardziej jest wartościowe porządku. Niż 22-23 do 8 spania. Mhm. W związku z tym to o tym też trzeba pobrać, tak teraz mówi się, architektura snu właśnie jest ważna, żeby to tak dobrze grało. I my musimy chodzić spać, Natalia, wcześniej, po prostu o godzinie 22 najpóźniej. I nawadniać. Dieta, spanie. Odrzucamy papierosy i to wszystko najważniejsze. Dużo wody. Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za tę garść informacji. Michał Mularczyk był naszym gościem. Jak zawsze duża garść ciekawych informacji. Serdecznie dziękujemy. Na zdrowie. I teraz co? Przejdziemy na zdrowie, przejdziemy do Olimpii. Tak, ona na pewno nie ma nadciśnienia, bo jest szczuplutka i bardzo dobrze się odżywia na pewno. Ale dalej jest pod ścianką jeszcze nie weszło. Dopiero po programie najwyraźniej. My tutaj czekamy na tą wspinaczkę, kurczę. O. Masz to, no masz to, proszę bardzo. Na takiej między innymi ściance zaczynały się wspinać siostry kałuckie. Ich historia jest fantastyczna. Na pewno dużo śpią, na pewno dużo piją i w ogóle ja się zgadzam z naszym gościem dzisiejszego programu, że sen to jest podstawa i nawet koncentracja, tak samo jak mamy w sporcie, jest po prostu niemożliwa, jeżeli śpimy po prostu mało. Ale historia sióstr, a jedna z nich, Ola, dostała wczoraj brązowy medal na igrzyskach, no jest nieprawdopodobna, to jest po prostu fabuła filmowa. Boże Narodzenie 2001 roku. Na świat przychodzą bliźniaczki w 7 miesiącu ciąży. Nie było lekarza, który by nie powiedział, że będą zmagały się z ogromną niepełnosprawnością. Dziewczyny miały zupełnie inny plan. Ola na przykład miała taki plan, żeby zostać po prostu brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich, ale jej siostra jest równie mocna i sławna na absolutnie cały świat. Co ciekawe, bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że siostry kałuckie mają jednak niepełnosprawność. Proszę sobie wyobrazić, że Ola nie widzi na prawe oko, widzi tylko w 10%. I taki trening jest absolutnie wyzwaniem dla trenera. Tutaj podczas tego treningu na ściankach wspinaczkowych dużo daje nam czucie głębokie. Ola przez to, że nie widzi, to ja sobie mogę tylko wyobrazić to, co ona, bo ona czuje. Ona po prostu czuje, ona nie patrzy, jeżeli mamy taką ściankę wspinaczkową. Ścianka wspinaczkowa ma chwyty i ma stopnie. Fajnie jest patrzeć, na jaki stopień mogę położyć nogę. Ona tego nie widzi, ona to po prostu czuje, czyli jest po prostu absolutnie fenomenalna. Drugą nieprawdopodobną historią sióstr kałuckich jest to, że na igrzyska mogły jechać tylko dwie osoby. Wiadomo było, że Aleksandra musi jechać, Mirosław, no ale rywalizacja była między siostrami bliźniaczkami. No i wygrała Ola, która chciała, bardzo mocno podziękowała w ogóle swojej siostrze, że to dzięki niej jest na igrzyskach i to dla niej też zdobyła ten medal. Ja wszystkim życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że otworzyłam was na wspinaczkę, bo wspinaczka to nie jest tylko i wyłącznie fizyczna strona, ale również i cała psychika, bo trzeba rozwiązać problem, trzeba się mocno skupić, śpijmy dużo, nawadniajmy się i się uśmiechajmy. Tak jest, przede wszystkim się uśmiechajmy. Uśmiechamy się, my tutaj się szeroko uśmiechamy w naszym studiu, Olimpia też się szeroko uśmiecha. Olimpii dziękujemy i ekspresowo jak Ola Mirosław przechodzimy ze wspinaczki do naszej rozmowy i do naszego gościa. Doktor Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski jest naszym gościem. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Panie doktorze, będziemy rozmawiać o wernisażu Potęga Opowieści. Czym jest Potęga Opowieści? Nawet nie tyle o wernisażu, od razu będziemy rozmawiać o wystawie. Wystawa, tak. Potęga Opowieści od
średniowiecznej kroniki do nowoczesnego muzeum, to jest, proszę Państwa, jak żeby pozostać w klimacie, w którym byliśmy jeszcze chwilę temu, to jest bardzo dobry sposób również na nadciśnienie. Nie mam żadnych wątpliwości. Ponieważ jest to wystawa, która jest w Muzeum Historii Polski, otwarta już od pewnego czasu, jest z nami do połowy września, więc jeszcze jest chwila czasu, ale nie ma co zwlekać. Jest to wystawa, która opowiada o tym, w jaki sposób przez 1000 lat historii Polski Polacy na różny sposób opowiadali sobie historię. I to na pierwszy rzut oka może brzmieć trochę jak masło maślane, ale jeszcze raz. Od średniowiecznej kroniki do nowoczesnego muzeum, więc jeżeli weźmiemy tylko te dwa punkty, zaczynamy od Gala Anonima, o którym, pragnę wierzyć, wszyscy słyszeliśmy i o którym już wybitni polscy historycy wiele napisali, chociaż dalej pozostaje dla nas postacią enigmatyczną, a kończymy na nowoczesnych muzeach, a tych nowoczesnych muzeów, zwłaszcza przez ostatnie 20 lat w Polsce trochę powstało. Oczywiście takim muzeum jest Muzeum Historii Polski, którego gmach w zeszłym roku inaugurowaliśmy i to była duża rzecz, no, z pewnością dla wszystkich pracowników Muzeum Historii Polski, co zaręczam, ale też inne muzea, oczywiście pewnie na czele z Muzeum Powstania Warszawskiego w tych dniach, kiedy obchodzimy 80. rocznicę powstania i o tym warto wspomnieć. Ta wystawa opowiada o tym, w jaki sposób opowiadamy o historii i to bardzo wiele rzeczy może znaczyć. To jest jednocześnie historia polskiego filmu, to jest historia, jak powiedziałem, polskiego muzealnictwa, to jest historia polskiej literatury. Zagłębiamy się w to, w jaki sposób Henryk Sienkiewicz konstruował swoje książki, bo one były jednocześnie i wyjątkowe, i każdy, kto przeczytał Sienkiewicza, a myślę, że jak tu siedzimy, to pewnie czytaliśmy wszyscy, pragnę wierzyć. I on oczywiście jest wyjątkowy, wyjątkowy jest z Pan Podbipięta, wyjątkowy jest Skrzetuski, Kmicic i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednocześnie próbujemy to zanalizować i okazuje się, że pod wieloma względami Sienkiewicz potrafił być piękny, oczywiście poruszający i wzruszający, ale też i powtarzalny. Tłumaczymy na tej wystawie, na czym rzecz polega. Kiedy pokazujemy polskie kino, to zaczynamy od dwudziestolecia, od takich no, nie zawsze udanych produkcji, potem produkcji fantastycznych z wielkimi gwiazdami polskiego kina. Potem no, ten haniebny okres polskiej kinematografii, początek lat 50. No, komunistyczne jakieś głupoty z dzisiejszego punktu widzenia, ale mimo wszystko to była próba opowiadania historii nam narzucona i my nie próbujemy tego ukrywać, pokazujemy to też w całej ohydzie, a potem, proszę Państwa, tak jak to z polskim kinem, nie brakowało naprawdę dobrych i poruszających, ważnych, także z patriotycznego punktu widzenia, ale też po prostu dobrych, interesujących, wartościowych produkcji. I może jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo ta jest dla mnie wyjątkowo, wyjątkowo poruszająca, to jest, proszę Państwa, moduł, który jest poświęcony malarstwu historycznemu. Proszę sobie wyobrazić, że polskie malarstwo historyczne to jest rzecz, którą datujemy mniej więcej już na wiek XVII, więc no, to ładny kawałek historii, to już wszystko trwa. I charakterystyczne jest to, że polskie malarstwo historyczne pojawiło się po trosze jako element takiej państwowej propagandy na wysokości lat 30. XVII wieku, w związku z czym nie będziemy specjalnie zaskoczeni, w związku z konfliktem z Moskwą. W 1633-34 roku Polakom i Litwinom Rzeczpospolitej udało się Moskwicina pokonać pod Smoleńskiem. Wielkie zwycięstwo. I potem proszę sobie wyobrazić, że przez dziesiątki lat, właściwie przez wieki Rosjanie, no potem Sowieci, na różne sposoby próbowali zniszczyć wszystkie pomniki pamięci o tym. Właśnie na przykład obrazy, ryciny. Te takie sytuacje też taka sytuacja zdarzyła się też w końcówce wieku XVII, na początku wieku XVIII, kiedy Piotr I, pierwszy car Rosji, postać z naszego punktu widzenia nieciekawa, w taki sposób omotał Augusta II, ówczesnego króla Polski, że wydobył od niego bardzo cenny obraz pokazujący hołd carów szujskich. To jest taka też wielkie polskie zwycięstwo z roku 1611. To jest ten moment, jedyny w historii, kiedy Polacy obejmują twierdzę na Kremlu i wtedy w latach 1610-12 Polacy tym Kremlem rządzą i mają kontrolę nad Moskwą. Obraz, który pokazywał hołd carów szujskich, strasznie się Rosjanom nie podobał, do tego stopnia, że jak Piotr I go wydobył od Augusta II, co zrobił? Zniszczył go. Dzisiaj mamy już tylko kopię.
To była dosyć wyczerpująca odpowiedź na to, co na wystawie. Pierwsze pytanie, ale chciałbym zapytać, bo często mówimy o tym, że muzeum kojarzy się tak troszeczkę, no wiadomo, wystawa, jakieś rzeźby, jakieś obrazy. Co jest takiego wyjątkowego w tej wystawie, na przykład, żeby przyciągnąć młodych widzów? No, mam wrażenie, że jeżeli pan tak uważa, to dawno nie był pan na przykład w Muzeum Historii Polskiej. Gorąco zapraszam. To jest współczesne muzealnictwo, to jest muzealnictwo w jakimś sensie, można powiedzieć, dla każdego. Nie przejdą już dzisiaj filcowe kapcie. Rzeczywiście będzie tak, że ktoś przyjdzie raz i już nigdy nie wróci. To się nie może wydarzyć. W związku z tym to, co jest potrzebne, potrzebna jest wciągająca narracja, potrzebna jest różnorodność środków przekazu. To są jednocześnie, to jest z jednej strony wprowadzanie multimediów, co wydaje się, może też trochę było tego za dużo w ostatnich latach, więc i multimedia, i kontakt z realnym obiektem. Interesująca narracja, narracja, którą jesteśmy w stanie powiązać czasy współczesne z czasami przeszłymi. Tutaj mamy średniowiecze, tutaj mamy XX wiek, tutaj mamy Sienkiewicza, tutaj mamy naszą współczesność, jeżeli choćby wspomniałem już o muzeach. Poza tym całe bogactwo programu edukacyjnego, tutaj nie mamy czasu, żeby o wszystkim powiedzieć, więc ja tylko wszystkich zainteresowanych naszych widzów zachęcę do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową www.mushp.pl, jak Muzeum Historii Polski, bo tam szczegóły tego, co się dzieje, zresztą nie tylko w odniesieniu do wystawy Potęga Opowieści, ale w ogóle tego, co się dzieje w lecie w naszym muzeum. Lato trwa i paradoksalnie, a może w ogóle nie ma w tym paradoksu, muzeum to jest dobre miejsce, żeby się wybrać w lecie. Właśnie. Zapraszam bardzo serdecznie, nie tylko na tę wystawę oczywiście. My również do tego zaproszenia się oczywiście dołączamy. Panie doktorze, ja chciałabym wrócić do tego, co właśnie pan powiedział o tych multimediach, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jesteśmy tak przybodźcowani i te multimedia są tak wszechobecne, że właśnie ten realny przedmiot, który możemy zobaczyć z bliska, no żadne multimedia tego nie zastąpią i historia Polski na pewno jest wciągająca, jest bardzo bogata. Ta wystawa składa się z 6 modułów, jeżeli dobrze się tutaj przygotowałam. Jakie to są moduły, jakby mógł pan powiedzieć właśnie naszym widzom, co oni będą mogli tam dokładnie zobaczyć, jakie Jasne. Moduły właśnie. Ja tylko jedną rzecz powiem, zanim o tych modułach, dokładnie to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne. Ja nie żartowałem, mówiąc o tym, że muzeum jest miejscem terapeutycznym. Istnieje taki prąd w studiach muzealniczych współczesnych jak muzeoterapia. To jest autentycznie traktowanie muzeum jak takiej przestrzeni przyjaznej, gdzie można się wyciszyć, uspokoić od tego przebodźcowania i multimedia w takim wypadku pełnią pewną rolę uzupełniającą, ale już nie taką, która właśnie ma tych bodźców jeszcze nam dodać. Mamy ich dość. Ciągle siedzimy przyklejeni do smartfonów, jedni dlatego, że chcą, inni dlatego, że muszą, więc tego nam wystarczy. W telegraficznym skrócie moduł po module. Pierwszy moduł to moduł na papierze. A więc rozmaite sposoby, zaczynając od średniowiecza, aż po wiek XX, w jaki sposób zapisywaliśmy, tak, jeżeli chodzi o historię państwową, jak i prywatną, swoją historię na papierze. Drugie to, o czym tak rozlewnie opowiadałem w kontekście Moskwy, czyli to malarstwo historyczne. Trzecia rzecz bardzo interesująca to jest moduł w tłumie, a więc taki, gdzie opowiadamy o tym, w jaki sposób zaczęły się tworzyć obchody rocznic, no już państwowych, bo kiedyś nie było mowy o tym, czy kiedyś mam na myśli, nie wiem, w średniowieczu nie było mowy o tym, żeby poza kościołem, poza religijnymi sytuacjami gromadzić się i coś świętować. To jest właściwie wynalazek współczesny, na przykład obchody Konstytucji 3 maja przez lata, one miały swoje zmienne znaczenie. Moduł czwarty w druku, a więc prasa i wspomniany tutaj Sienkiewicz, więc dużo o literaturze. Moduł piąty to kino, no i moduł szósty poświęcony muzeom. Zresztą muzeum rozumianym bardzo szeroko, bo ja oczywiście dużo mówię o Muzeum Historii Polski, taka rola rzecznika, wybaczą państwo, ale oczywiście muzealnictwo polskie to jest rzecz też sięgająca znacznie głębiej. Można się na ten temat dowiedzieć sporo. Jest dużo ciekawostek i też nie bez kozery wspomniałem wcześniej o tym, że jest duży rozwinięty program działań edukacyjnych, bo i ścieżka edukacyjna jest przygotowana dla, nie chcę powiedzieć dla dzieci, tak naprawdę dla odbiorców w różnym wieku, bo ta wystawa, jak w ogóle nowoczesne wystawy są profilowane, to jest wystawa, na której znajdzie dla siebie coś nawet obywatel naszego kraju, który przyjdzie z mamą i będzie miał lat 2 czy 3, i nie mówię tego z przesadą, ponieważ takich gości już miewaliśmy, jak i seniorzy. I dla każdego Muzeum Historii Polski ma ofertę, nie dla każdego naraz,
ale dla każdego w ogóle jak najbardziej tak, więc pozostaje mi jeszcze raz bardzo gorąco zachęcić, żeby te wystawy zobaczyć, bo proszę mi wierzyć, są takie wystawy, na które zaprasza się z większym przekonaniem niż na inne i to jest właśnie jedna z nich. Powiedział pan o tych właśnie różnych modułach, o tych nośnikach tej informacji historycznej, tak? Który dla pana był najbardziej przełomowy? Jeżeli chodzi o to, jak, to zawsze jest problem z tym, że ja patrzę na to jak historyk, więc wiele z tych rzeczy jakby nie jest dla mnie bardzo, bardzo zaskakujących, ale to, co mnie naprawdę poruszyło i to, co wydało mi się strasznie ciekawe, to jest rzeczywiście ten moduł o naszych świętach państwowych, o tym, w jaki sposób na przykład pogrzeby patriotyczne, może tak brzmieć na pierwszy rzut oka nieco makabrycznie, ale one mają naprawdę swoje nie tylko symboliczne znaczenie, ale możemy krok po kroku śledzić, w jaki sposób następuje pewna przemiana w mentalności, czy taki pogrzeb patriotyczny byłby możliwy w XVII wieku. On byłby patriotyczny, ale on byłby przede wszystkim bardziej uroczystością religijną. A dzisiaj niestety mamy relatywnie świeże takie doświadczenia, nie choćby z roku 2010, jak wyglądały pogrzeby. No, patriotyczne niewątpliwie Polaków, którzy na służbie Rzeczpospolitej odeszli. I to już były niewątpliwie innego rodzaju uroczystości. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, oczywiście każda z tych historii to jest element historii prywatnej, pewna tragedia osobista, ale kiedy mówimy o osobach znaczących w dziejach państwa, w dziejach narodu, to jednocześnie staje się częścią historii. I myślę, że ta wystawa też bardzo dobrze pokazuje, że wspólnota to jest oczywiście to, co uważamy wszyscy za istotne, to, co jest tym elementem państwowym, ale to są też nas szaraków, jak tutaj siedzimy, ale też nie wiem, przywódców naszej wspólnoty losy. I myślę, że to też jest bardzo, bardzo zgrabnie na tej wystawie pokazane. No, nie mam wątpliwości, że pewnie znajdą się też wątki kontrowersyjne, ale może już tych ujawniał nie będę. Zapraszam, żeby samemu je odnaleźć, tym bardziej, że pewnie wrażliwości mamy jednak różne. Na pewno. Ja jeszcze chciałam dopytać dla naszych widzów, do kiedy możemy zobaczyć wystawę i jakie kolejne wystawy Muzeum Historii Polski planuje? Albo czy macie jeszcze jakieś inne teraz na przykład? Już odpowiadam na to pytanie, ponieważ Muzeum Historii Polski w dalszym ciągu intensywnie pracuje nad swoją wystawą stałą. Ta wystawa stała się buduje. Każda osoba, która nas odwiedzi na warszawskiej Cytadeli od środy do niedzieli, bo wtedy jesteśmy otwarci, poniedziałek i wtorek to dla nas dni techniczne, więc każda osoba, która nas odwiedzi od środy do niedzieli będzie mogła to usłyszeć, ponieważ te prace, które trwają nad wystawą, nad już budową samą wystawy stałej są... Można je usłyszeć, bo są głośne po prostu. I one potrwają jeszcze do roku 2020, do 2026. Póki co wystawa Potęga Opowieści, bo o tym mówimy. Czekamy na państwa na warszawskiej Cytadeli do połowy września, do 15 września. Tak jak powiedziałem, od środy do niedzieli, każdego dnia od godziny 10. Jeżeli chodzi o nasze dalsze plany, to taką bardzo ważną dla nas wystawą, którą planujemy otworzyć jesienią, szczerze, będzie to koniec października, będzie wystawa poświęcona tysiącleciu Korony Polskiej. W przyszłym roku, 18 kwietnia wedle podań, 18 kwietnia 1025 roku, a więc za chwilę, 1000 lat temu, koronowany na króla Polski został pierwszy polski władca z koroną na głowie, czyli Bolesław Chrobry. I będziemy opowiadać o tym, jak ważna jest, oczywiście sam Bolesław Chrobry, jak ważny jest ten rytuał, jak ważne jest to wydarzenie dla polskiej państwowości. Takie tysięczne rocznice, to jest mimo wszystko rzadkość. To trzeba o tym pamiętać, że to jest pewien luksus, który akurat polskie państwo ma. Jeszcze raz na koniec, odwołując się do Moskwy, proszę państwa, przecież Moskwa musi sobie wymyślać jakiś trzeci Rzym, musi sobie wymyślać jakieś bizantyjskie tradycje. To nie są rosyjskie tradycje, my mamy nasze polskie. Oczywiście ta polskość piastowska to jakby z innej epoki, z głębokiego średniowiecza. O tym będziemy opowiadać. Oczywiście dalsze plany też już mamy, ale na razie poprzestańmy na tym, co powiedziałem. My mamy gorąco nasze, o naszym zapraszam. Pamiętamy, nasze pielęgnujemy tak i do jest. Muzeum Historii Polski państwa serdecznie zapraszamy, a panu doktorowi dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki ślicznie. Jeżeli pan doktor już nas zachęcił, a mocno nas zachęcił, bo bardzo dużo szczegółów ujawnił, ale jeszcze w muzeum na pewno na wystawie tych
pięknych rzeczy będzie zdecydowanie. To jest dla ciebie wyzwanie, Mateusz, bo dzisiaj mówiłeś, że w muzeum nie byłeś, więc Muzeum Historii Polski. Zdecydowanie tak. Szanowni Państwo, my teraz poruszymy troszeczkę inny temat, no bo oczywiście jest sierpień. Trwa sezon pielgrzymkowy i na taką pielgrzymkę wybrała się nasza redakcyjna koleżanka Ilona Januszewska. Ona bierze udział już chyba kolejny raz w pielgrzymce niepełnosprawnych i rodzin. Z tego co wiem, to tam ponad 400 uczestników. Oni wyruszyli w ogóle 5 sierpnia już. No i Ilona tam się spełnia, idzie i pomaga. No i zobaczymy relację Ilony z pielgrzymki. Nasza pielgrzymka jest przystosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Wszystko, co robią służby, to jest właśnie takie dostosowanie. Trasa całkowicie przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Służby w gotowości, począwszy od służby technicznej, która naprawia wózki, jedzonko, które tutaj dba bardzo o wyżywienie, odpowiednie nawodnienie. Wielkim natchnieniem serca, wielką miłością i wielkim ratunkiem dla nas wszystkich. Cieszymy się, że Ilona tak pomaga, bo to naprawdę jest fajny gest. Pielgrzymka sama w sobie oczywiście jest bardzo taka uduchawiająca, a jeszcze jeżeli przy tym można komuś pomóc, no to naprawdę tak. Już tutaj mieliśmy u nas w studiu gości organizatorów, którzy właśnie organizują pielgrzymki. Nawet było biuro pielgrzymkowe, także ja sama byłam na pielgrzymkach. Właśnie nigdy w Polsce, byłam za granicą i to jest naprawdę ogromne, ogromne przeżycie. A widzisz, a ja jestem z Częstochowy. I szczerze mówiąc, byłem na jednej pielgrzymce z mojej parafii na Jasną Górę, która trwała 5 godzin. Ale też mi się bardzo podobało. Śpiewałem, tam grałem na gitarze. Piękna rzecz. A propos śpiewania, szanowni państwo, to zobaczcie, co jutro w programie, bo naprawdę będzie się działo.